Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent Polski, ma swoje miejsce także w Częstochowie. Jest patronem szkoły podstawowej nr 22 przy ulicy Żabi, a także ma obelisk przed szkołą podstawową nr 11. Niestety pierwszy prezydent wolnej Polski został zastrzelony przez zamachowca 16 grudnia 1922 roku w Warszawie. 100 lat później w Częstochowie w sali teatralnej Liceum Sienkiewicza uczczono jego pamięć. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Myślę, że była to bardzo ważna postać, ponieważ był to pierwszy wybrany prezydent Rzeczpospolitej Polskiej po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Wprawdzie jego urzędowanie było bardzo, bardzo krótkie, jednakowoż myślę, że jako wielki człowiek zapisał się w historii naszego kraju. Jest to trudny okres historyczny, jest to również trudna postać, ponieważ tak naprawdę Gabriel Narutowicz w historii Polski pojawił się i nagle zniknął niestety w tragicznych okolicznościach, w tragicznej sytuacji. Jest to wydarzenie, którego niestety my Polacy musimy się wstydzić, natomiast dla dzieci jest to postać, którą staramy się pokazać nie tylko jako wielkiego polityka, ale przede wszystkim również jako naukowca i człowieka pracy, ponieważ nie dość, że był człowiekiem, który walczył o tą niepodległość w sposób dla siebie wyjątkowy, to jeszcze później praca na rzecz niepodległej, odrodzonej Rzeczpospolitej była dla niego najważniejsza. Uczniowie zaprezentowali specjalny program artystyczny, przybliżając postać zamordowanego prezydenta. Czy był Wodejowski w Kamieńcu? Według mnie Sienkiewicz to ojciec duchowy, ojców naszej niepodległości. A dzieci z SP22 chwaliły się nam, co wiedzą o swoim patronie szkoły. Gabriel Narutowicz był profesorem i wykładał na Uniwersytecie w Szwajcarii. Szkoła Gabriela Narutowicza była wybudowana przed II wojną światową. Mamy mural na naszej szkole, mamy pomnik w szkole. Gabriel Narutowicz większość swojego życia spędził na emigracji w Szwajcarii. Dopiero później wrócił do Polski i tam zaczął bardziej się rozwijać. Są różne konkursy, gdzie rozsajemy patrona, są różne akademie, występy, jak ten dzisiejszy.